Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na spotkaniu poświęconym Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, z którym udamy się dzisiaj do stóp Wezuwiusza. Chciałabym serdecznie powitać naszych gości, panią Ewę Cieślak, kustosz księgozbioru Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dobry. Pana profesora Dariusza Gawina, który jest zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a także doktora Radosława Romaniuka, literaturoznawcę, edytora i autora dwutomowej biografii Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Inne życie, biografia Jarosława Iwaszkiewicza. Ja nazywam się Natalia Szerszeń i będę tę dyskusję moderować. Chciałabym, zanim jeszcze zaczniemy rozmowę, podziękować Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dofinansowało dzisiejsze spotkanie, a także serwisowi Blog Press, dzięki któremu udostępnione będzie nagranie i transmisja online w sieci, a także darczyńcom ostatniej zbiórki, którą właśnie zamknęliśmy, zbiórki na felietony Wojciecha Tomczyka, a zwłaszcza Państwu Joannie i Pawłowi Gładyszom, którzy są honorowymi darczyńcami tej książki, a także wszystkim darczyńcom tygodnika, którzy brali udział w ostatniej zbiórce na tygodnik Teologia Polityczna co tydzień. Zanim debata, chciałabym jeszcze zaprosić na kolejne spotkanie Teologii Politycznej. 3 kwietnia odbędzie się w siedzibie redakcji spotkanie poświęcone kabaretom. 6 kwietnia debata na targach książki katolickiej pod tytułem Polska Wspólnota Kulturowa w epoce płynnej nowoczesności z udziałem Marka Cichockiego i Dariusza Karłowicza, a także na spotkanie z Antolim Liberą wokół końcówki Becketa 9 kwietnia. Zanim może przeniesiemy się pod ten Wezuwiusz do Sycylii, wróćmy może do miejsca, gdzie Iwaszkiewicz się urodził, to znaczy na Kresy i do czasów, kiedy się urodził. On sam wspominał, że to był moment wyjątkowy, czasy inne niż te, w których później przyszło mu żyć. I chciałam zapytać, jakie to pochodzenie i czas, w którym się urodził, wychowanie miało wpływ na jego późniejszą prywatną, ale także artystyczną biografię. I może pana Radosława Romaniuka bym poprosiła. No, domyślałem się, że to będzie do mnie pytanie. Proszę Państwa, Iwaszkiewicz urodził się na Ukrainie w zmierzchu XIX wieku, ale w kulturze, która właściwie była bardzo mocno osadzona w tym wieku XIX. Jego ojciec był powstańcem styczniowym. Cała rodzina właściwie bliższa, dalsza kultywowała pewne tradycje bardzo, bardzo jeszcze silnie osadzone w przeszłości. Więc on się czuł człowiekiem ze świata Tołstoja, Turgieniewa, bardziej niż ze świata Gombrowicza i Miłosza. I tak można byłoby najprościej wyjaśnić pewne różnice kulturowe. Ale czuł się też człowiekiem ze świata Choromańskiego, Szymanowskiego. Bez względu na generacje ludzi, którzy znali kulturę ziemiańską na Ukrainie, kulturę polską na Ukrainie. I to była też jego pewna szczególna cecha. Można te pokrewne mu dusze jeszcze, że tak powiem, wymieniać. O co chodziło? Chodziło o pewien model polskości, który jest bardzo mocno zakorzeniony w przeszłości. Chodziło o pewien model domu, chodziło o pewien model stosunku do rzeczywistości, do pewnych relacji rodzinnych. To był taki świat, który Iwaszkiewicz zdawał sobie sprawę, że mija. I pewne jego wybory
konwencji życiowych są podyktowane właśnie tym, takim podłożem, na którym się wychował. Na przykład taka świadomość, że właściwie on powinien opiekować się swoimi bliskimi. To jest coś, to jest taka krzywda, którą mu zrobiła rodzina, zrobiła mu matka, ojciec, może, że mężczyzna powinien opiekować się właściwie wszystkimi, jeśli jest prawdziwym mężczyzną. No, tak samo był wychowany Szymanowski, który też miał poczucie, że musi zajmować się swoimi bliskimi. Ale czy to jest krzywda? Tego nie wiem. To jest coś, co formuje, co też zmusza do pewnej odpowiedzialności i do pewnej takiej strategii życiowej, co rzeczywiście w takich politycznych wyborach mogło się okazywać czasami niekorzystne. Tym niemniej ta trwałość tego właśnie tego poczucia, że jest odpowiedzialny, przeniosła się również nie tylko na rodzinę, ale przeniosła się również dużo szerzej. Oczywiście, to nie mówilibyśmy dzisiaj może o Iwaszkiewiczu, bo byśmy go czytali po prostu, ale nie byłby on tą postacią kultury tak ważną, gdyby nie ta krzywda, o której Ja w dalszym ciągu mówię, że to nie krzywda. No to ja się wytłumaczę, dlaczego tak powiedziałem, bo myślę, że Iwaszkiewicz miał to dosyć mocno skorelowane z poczuciem własnej wartości. Przepraszam za takie psychologizowanie, ale to bardzo widać w jego młodości, że on rzeczywiście bardzo się szarpał z tym, że musi właściwie utrzymywać te starsze siostry, które gdzieś tam dają jakieś prywatne lekcje i tak, a on jest taki do niczego, bo chce być poetą i nic właściwie nie... Z jakiej racji on miał je utrzymywać? To były jakieś fałszywa osobowość, którą on przyjmował na siebie. No i potem stąd, że tak powiem, też taki cały dwór wobec niego. No jednak jego relacje, nawet przyjacielskie, polegały na tym, że on bardzo lubił pomagać. Ale jak widzę, jak on pomagał, no to on po prostu ludziom czasem wciskał pieniądze, a potem dziwił się, że oni właściwie są trochę od niego uzależnieni. My daleko odeszliśmy od kultury na Ukrainie, od Ukrainy, prawda? Tak. Ale boję się, że my tak umiemy długo, więc może zamknijmy ten wątek. To ja jeszcze tylko jedno zdanie. Trzeba pamiętać, że to jest Ukraina. Kraina jego dzieciństwa to jest Ukraina, a ta Ukraina to jest inna Ukraina, niż my sobie ją zwykle dzisiaj wyobrażamy, dlatego że w naszym wyobrażeniu Ukraina sprowadza się do tych terenów, które są bliżej Polski. To jest z racji tragicznych wydarzeń Wołyń, ale to jest także Lwów, który dla starych Polaków nie był żadnymi kresami, tylko to było jedno ze stołecznych miast I Rzeczpospolitej i nie znajdował się na kresach. Natomiast Iwaszkiewicz, Szymanowscy, Iwaszkiewiczowie, to były rodziny z prawdziwych kresów, bo to jest daleka, głęboka Ukraina, prawobrzeżna, ale ta, która po powstaniu Chmielnickiego i po pokoju Andruszowskim została jeszcze przydzielona Polsce w ostatnim takim fragmencie Ukrainy, tej dalekiej, która znajdowała się do końca I Rzeczpospolitej w granicach Rzeczpospolitej. Czyli to jest ta Ukraina środkowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, południowo-środkowa, która dzisiaj kształtuje los Ukrainy. To jest dla mnie fascynujące, jakby on oglądał i patrzył na to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie. Jak mówię, to jest ta Ukraina daleka, prawdziwa, głęboka, nie Wołyń, ani nie Ruś Czerwona czy Galicja, tylko gdzieś daleko na granicy stepu już i tego, co się rozpościera. Morze Czarne jest dużo bliżej, Odessa jest dużo bliżej też niż jakiekolwiek inne porty, które my znamy z naszej historii. I mnie zawsze fascynowało w tej biografii ukraińskiej to, że on pochodził z kultury polskiej, ukształtował się w granicach wysokiej kultury, którą poznał z domu rodzinnego i z tych domów, w których się obracał, a do Polski tej, nie lubię tego określenia, ale etnicznej czy centralnej, przyjechał już w zasadzie jako ukształtowany człowiek po raz pierwszy w życiu. I w jego wspomnieniach jest taki bardzo intrygujący, ciekawy, a nawet wzruszający fragment, kiedy on opisuje, że się
dziwił, słysząc chłopów, którzy mówią po polsku. Bo to jest sytuacja, której nie znał w ogóle do momentu swojego przyjazdu tutaj do centralnej Polski, którą zresztą bardzo pokochał, tej Polski, powiedzmy kongresówki, jak to się wtedy mówiło, ale chłopów mówiących po polsku usłyszał już jako człowiek prawie dorosły. I było to dla niego doświadczenie niezwykle egzotyczne, ponieważ on wychowywał się w kulturze, w której polskość i język polski przynależały do warstw społecznych, które znajdowały się powyżej chłopstwa, które było dookoła, na tej głębokiej Ukrainie. Zresztą Kijów też był jednym z większych miast przed I wojną światową Polski, bo miał blisko 100 tysięcy Polaków. Mieszkało w Kijowie, to był dosyć prężny ośrodek i przy tych miastach, które tutaj znajdowały się w centralnej Polsce, to by było miasto spore, jak na tamte stosunki, bo w granicach ówczesnego Krakowa, w zasadzie jeśli chodzi o liczbę ludności, Lwów było wiele większy, ale z blisko 100 tysięcy ludzi, którzy tam mieszkali, studiowali, otwierali szkoły, były wielkie księgarnie, było życie kulturalne. To było też spore polskie miasto. Więc to jest ten świat, który przepadł w ogóle, dlatego że to jest ta część Ukrainy, która straciła kontakt, czy w ogóle ślady polskości zostały zatarte już w czasie rewolucji bolszewickiej. Potem jeszcze były okręgi autonomiczne po rewolucji, ale one w pierwszej kolejności padły ofiarą. Ten cały świat został starty dużo wcześniej niż ten, który jeszcze znalazł się w II Rzeczpospolitej. Więc to też o tym trzeba pamiętać. I tutaj była mowa o jego rodzinie. W pewnym sensie stawiska są odtworzeniem modelu funkcjonowania dworu ziemieńskiego na Kresach. I to z tym właśnie braniem na dożywocie ludzi, którym się w życiu nie powiodło, z tym, że oni mogli tam zawsze mieszkać, trochę na granicy pasożytowania, ale taki był styl życia tych rodzin, dlatego że dwór był jedyną instytucją polską, która mogła de facto funkcjonować, szczególnie po powstaniu styczniowym, które na Ukrainie bardzo ciężko przebiegło, bo ono przebiegło tam, Daniel Bobuła kiedyś napisał książkę o tym, jak na przykład generał gubernator Bibikow posłał w chłopy polską drobną szlachtę na Ukrainie. To była totalitarna inżynieria społeczna, taka zapowiadająca w zasadzie bolszewicką szlachta, która się nie wylegitymowała po powstaniu styczniowym, po powstaniu listopadowym, spadała do poziomu chłopów. Na Ukrainie tępienie polskości tej dalekiej było bardzo silne i dlatego dwór był jedyną instytucją, która tym ludziom pozwalała przechować jakby polską tożsamość narodową. Stąd się brało wszystkich pod skrzydła tych, którym się udawało, tych, którym się nie udawało, i stawiska potem powtarzały ten model i przed wojną, ale szczególnie w PRL-u, w czasie wojny też i tak dalej. W przedziwny sposób pod Warszawą odtworzono coś, co ten świat, no nie powiem tym Oszówki, ale może jakichś innych dworów, Kalnika może, nie wiem, jakichś innych dworów, w których funkcjonowało to życie. Oczywiście w PRL-u to się działo potem za cenę pewnych posunięć, które dochodziły do granicy oportunizmu, bo zachowanie ziemieńskiego dworu w warunkach PRL-u było dosyć niezwykłe. Ale ja pamiętam taki opis u Mariana Brandysa, jak on jest na jednym z przyjęć w latach 70. u Iwaszkiewicza, kiedy ludzi uderzało to, że ta para już starszych ludzi, Jarosław i Anna, potrafili stworzyć coś, co w warunkach gierkowskiej Polski wyglądało jak podróż w czasie. Świat, który przeminął, odszedł. Zresztą swoją drogą, to już ostatnia moja uwaga, panny z Wilka się udały, dlatego Wajdzie, że wynaleźli przecież dwór w Radachówce, który był jednym z niewielu w okolicach Warszawy, który nie podlegał reformie rolnej. I dlatego ten cały nastrój tego dworu też został tak potem odtworzony w 70-tych latach, ponieważ jakby on, w nim mieszkała rodzina od końca XIX wieku ciągle ta sama, czyli dwór nie był scenografią filmową, tylko był rzeczywisty, był lekko podniszczony. Jedyną rzecz, którą tam trzeba było zrobić, to był kląb w Pannach z Wilka przed dworem. Dwór stoi zresztą do dzisiaj, więc jakby przedziwne takie zawiązywanie nici ciągłości w czasach, które temu nie sprzyjały. I to stawisko przypominało i Ukrainę, i świat XIX wieku, który już w ogóle przestał istnieć nie tylko na Ukrainie, ale i w kongresówce. Ja mam taką uwagę. Wydaje mi się, że w ogóle funkcjonowanie dworów takich XIX-wiecznych to nie jest specyfika ściśle polska.
dwory w ogóle tak funkcjonowały i pruskie dwory tak funkcjonowały. Zawsze była masa i rosyjskie. Chyba nawet francuskie, chociaż to już troszeczkę inaczej. Ale po prostu dwór to był taki zamknięty świat, który miał poczucie odpowiedzialności nie tylko za najbliższą rodzinę, ale za całą okolicę. Poczucie jakiejś takiej, właśnie odpowiedzialności, tak to trzeba nazwać, misji. I to funkcjonowanie dworu Iwaszkiewiczowskiego w okresie PRL-u, ja uważam, że to nie wynikało z oportunizmu też Iwaszkiewicza. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem w trakcie lektury tych powojennych listów Anny Jarosława, bo przecież ja również opracowywałam listy Anny Jarosława przedwojenne, a teraz usiłuję wydać powojenne. I muszę powiedzieć, że są tam takie fragmenty w latach 50., kiedy oni oboje dążą do tego, żeby zlikwidować nareszcie ten majątek, który im ciąży, ale jednocześnie mają takie ambiwalentne uczucie, bo Iwaszkiewicz zdaje sobie sprawę, że w momencie, kiedy przestanie być kiedy przestaną być właścicielami tej ziemi, znaczy kiedy Anna przestanie być właścicielką tej ziemi, to przestaną móc tak funkcjonować, jak funkcjonują. Bo przecież to stawisko to zatrudniało ileś tam osób. Byli fornale, byli służący, były panny od świnek, panny od krówek, był dzierżawca, który zajmował się sadem. To był po prostu zupełnie oddzielny świat, który musiał trwać w tym PRL-u, mimo że to dla nich to było bardzo trudne, ale jednocześnie była to możliwość przetrwania dla bardzo wielu osób. Anna zresztą wiele razy mówiła, że tylko dzięki temu, że to stawisko istnieje, to ponieważ ludzie mogą stawisko okradać, to dzięki temu istnieją wokół stawiska. Oczywiście to było takie przesadne, tym niemniej rzeczywiście też te związki Jarosława Iwaszkiewicza z ludnością okoliczną, wydawałoby się, że tego nie było. Wręcz przeciwnie, było. Jarosław Iwaszkiewicz był ojcem chrzestnym, nie wiem ilu osób, ile miał tych chrześniaków, ale myślę, że w okolicach 30 i on traktował poważnie swoje obowiązki ojca chrzestnego. To znaczy nie chodzi oczywiście o życie religijne, bo to spuszczał na panią Annę oczywiście. Natomiast sprawy materialne absolutnie tak. Czyli że on przenosił ten świat XIX-wieczny z pełnym poczuciem poczuciem, że robi to bardzo sensownie i to jest po prostu potrzebne. I to jest po prostu potrzebne. Dla Jarosława Iwaszkiewicza myślę, że poczucie ciągłości w ogóle, nie tylko historii, nie tylko kultury, ale ciągłości trwania było taką rzeczą naprawdę niesłychanie istotną. Ciągłość jest czymś, co buduje, natomiast wszelkie zmiany rewolucyjne, których doświadczył przecież i które go też kosztowały bardzo wiele tak naprawdę, są rzeczami niekorzystnymi. I to ja muszę powiedzieć, że bo wracamy do tego tematu wulkanu. Wszystkie akcje, które propagandowe, antykomunistyczne według Jarosława Iwaszkiewicza były skazane na niepowodzenie. Jeżeli były skazane na niepowodzenie, to mogły spowodować po prostu przerwanie trwania. I to jest bardzo ważne. No właśnie, doszliśmy do tego styku funkcjonowania Iwaszkiewicza w literaturze i w świecie społecznym i polityce, które już w latach 20. Tak naprawdę zaistniało, mimo że wydawałoby się mógłby ze skamandrem spotykać się i pracować w zupełnie innym charakterze niż sekretarz Rataja. Dlaczego zdecydował się na taką drogę? Zostać sekretarzem Rataja, to po pierwsze były stałe zarobki. Proszę Państwa, skamander to nie było miejsce, gdzie się zarabiało pieniądze. Musimy o tym pamiętać. To były zupełnie inne czasy. Z literatury to rzadko kto wtedy mógł żyć, a to byli jednak młodzi poeci. Co by Państwo wybrali? Czy udzielanie korepetycji Potockim młodym, czy sekretarzowanie Ratajowi w Sejmie? Jednak chyba to drugie, bo to jest jakaś stała praca.
dająca pewien prestiż, no bo wchodzi tam do tego wspaniałego jednak parlamentu i tak, tego parlamentu Nowej Polski. Ma poczucie, że jest w sercu wydarzeń. Marszałek, wtedy Rataj był marszałkiem Sejmu, traktuje go bardzo dobrze, chociaż z czasem zaczyna się Iwaszkiewicz trochę tego wstydzić i Rataj zaczyna się wstydzić tego, że jego sekretarz jest jakimś poetą. No i rozstają się polubownie. No ale rzeczywiście, a poza tym, no proszę Państwa, to był moment, kiedy Jarosław Iwaszkiewicz rzedził się. No więc jak on mógł, żeniąc się, nie mieć stałego źródła utrzymania? No teść burżuj prawdziwy naprawdę by tego chyba jednak nie przeżył. Pytanie, czy musiał kontynuować tę drogę. Zmierzam oczywiście do jego zaangażowania politycznego po wojnie i tej trudnej decyzji, którą podjął, no, po czasie, kiedy tak naprawdę współpracował na rzecz zachowania jakoś kultury polskiej z państwem podziemnym, z profesorem Lorencem. Dlaczego po wojnie zdecydował się? A dlaczego Lorenc się zdecydował? Proszę pani, to jest cały czas to samo. To jest właśnie trwanie. Iwaszkiewicz, kiedy został prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, bo tak to się jeszcze w 1945 roku nazywało, w mowie takiej no, powitalnej powiedział: będę waszym ojcem, będę się wami opiekował. No miał lat ile? 51 wtedy? Tak, więc on już miał to poczucie tego bycia tym seniorem, który ma opiekować się środowiskiem młodszych pisarzy, mniej umiejących jakoś stworzyć warunki życiowe sobie i swojej rodzinie. No przecież to były takie czasy, że nie można było zrobić inaczej. Zresztą właśnie to, że był zaangażowany w to życie okupacyjne, kulturalne, że współpracował z Lorencem, że przez niego płynęły pieniądze z legatury rządu londyńskiego na kraj. To był też tak, to była też legitymacja dla niego, że tym prezesem został obrany. Przecież to nie był prezesem obranym przez władze komunistyczne, tylko właśnie był obrony przez środowisko. I to jednogłośnie. To rzeczywiście no w 1945 roku Iwaszkiewicz został jednogłośnie wybrany prezesem Związku Literatów, tego Związku Zawodowego Literatów. I też mi się wydaje, że jakby istota odpowiedzi, dlaczego on się zachowywał tak, a nie inaczej wtedy, kryje się w tym, kim on był w czasie wojny. I też to, dlaczego został wybrany jednogłośnie prezesem, odpowiedź na to również kryje się w tym, kim on był w czasie wojny. Znaczy ludzie, którzy emigrowali w 1939 i pamiętali go z dwudziestolecia międzywojennego, im się to wydawało jakieś przedziwne, że ten Jarosław nagle został prezesem, że działa, że to wszystko reprezentuje i tak dalej, i tak dalej, bo oni nie znali jego roli okupacyjnej. Nie wiedzieli, jak zachowywał się w czasie okupacji, że stał się właściwie człowiekiem instytucją polskiej kultury. I w gruncie rzeczy można patrzeć na to, co on robił po wojnie, jako na pewną ciągłość jego postawy okupacyjnej, jego postawy wojennej. Ciągłość w zupełnie innych warunkach, bo nie w warunkach, w których nie można rozmawiać z okupantem, w których ratuje się życie ludzi. Natomiast też w warunkach, w których trzeba zgadzać się na rzeczywistość. To znaczy nie można się obrazić na to, że w Jałcie i Teheranie oddano nas w strefę wpływów radziecką, bo po prostu trzeba żyć w tym miejscu, w którym się jest. Nie było aż tak dobrze. Nie było aż tak dobrze, z tym, że, bo to jest też tak, że bardzo wielu ludzi, i to poważnych, miało mu to za złe. To jest po pierwsze,
po drugie, wielkość jego pisarstwa nie cierpi wcale na tym, że czasami szedł na zbyt dalekie kompromisy poza granicę oportunizmu także. I w pewnym sensie dla pokolenia swoich rówieśników, to też jest jego tragedia, pod koniec życia był synonimem oportunisty w latach 70. Wtedy, kiedy wielu z tych, którzy byli o wiele bardziej przekonanymi stalinistami niż on, jak na przykład choćby nie wiem, Kazimierz Brandys albo inni, kiedy poszli w stronę opozycji, on przecież pisywał w dzienniku, że KOR to bzdura, prawda? To była taka jego droga życiowa. To jest tragedia w pewnym sensie Iwaszkiewicza i w tym ja widzę splot bardzo wielu czynników, które kształtowały los Polski. Ale to nie jest tylko tak, że nie mógł tak zrobić albo że to był jedyny możliwy wybór. Ten wybór był jednym z dostępnych polskich wyborów i on był naznaczony tragizmem. Ludzie z tamtego pokolenia, jak się czyta dzienniki na przykład na bieżąco, nie wiem, Maria Dąbrowska, nie mogła wielu rzeczy, które on robi, zrozumieć. Nie mówię o Pawle Hercu i o innych tego rodzaju ludziach, dlatego że ich przyjaźń oscylowała tutaj i miała pewne zakręty, które zależały od polityki PRL-owskiej i od tego, jak się układały ich wzajemne relacje, bo ich stosunek w latach 50. był inny niż w 60., potem w 70. i tak dalej. Więc to jest po pierwsze. Raczej to jest tak, że to jest pewna bolesna tragedia polskich losów i on to robił za pewną cenę, jak mówię, że uważany był przez to pokolenie, jak mówię to z pewnym bólem, ale taka jest prawda. W 70-tych latach był postacią, był archetypem kogoś, kto jest po tej innej stronie. Chociaż na przykład te wszystkie szczegóły z pogrzebem, tym strojem górniczym i tak dalej w pana książce są w sposób dostatecznie wyjaśnione, bo wtedy to już sobie dopowiadano do tego, Bóg wie jakie rzeczy, kiedy to wszyscy widzieli w trakcie pogrzebu. To jest po pierwsze. Po drugie mi się wydaje, że on był trochę politycznie naiwny całe życie. Politycznie. Nie miał tego rodzaju przenikliwości politycznej, którą na przykład jak Paweł Herc, który o wiele więcej zawsze całe życie z polityki rozumiał. I Iwaszkiewicz rozumiał mniej, chociaż w przedziwny sposób, i tu musielibyśmy pójść do jego twórczości, doskonale rozumiał intuicyjnie mechanizmy historii. Na przykład ja uważam, że Czerwone Tarcze są jedną z najlepszych polskich nie tylko powieści o historii, ale i traktatów filozoficznych o historii zapisanych w literaturze, co zresztą w Polsce się często zdarzało. Czyli był naiwny politycznie, jednocześnie miał wielką intuicję jako artysta rozumienia tych procesów, które poprzez politykę stają się historią w tym długim trwaniu. Po trzecie miał także pewne wady charakteru. Był próżny na przykład. Znaczy to, że jest przewodniczącym Komitetu Obrońców Pokoju, że jeździ po świecie, że spotyka koronowane głowy, że może porozmawiać z Chruszczowem, że Gomułka z nim rozmawia i tak. Mu po prostu imponowało. Takie są fakty. Wielcy ludzie mają także swoje małe słabości. I on tutaj pod tym względem, zresztą co też współcześnie mu wytykali, miał te swoje właśnie takie słabości, które popychały go w tę stronę. Jest w tym ludzki. Ja czasami muszę powiedzieć, że jak czytałem jego dzienniki, to za niektóre wpisy się wstydziłem. Inne bardzo mnie, jeśli tak można powiedzieć, wynosiły. Wierzę w to, jacy ludzie potrafią być, chociaż też właśnie były i momenty zasmucające. Ja absolutnie mógłbym się zgodzić z próżnością. Zresztą tak poszła nasza dyskusja w pewnym momencie, kiedy mówiliśmy o dworze, w tę stronę, jakbyśmy sugerowali, że Iwaszkiewicz pochodził z jakiegoś wspaniałego dworu, a on był synem kogoś, kto należy do klasy inteligencji technicznej, prawda? Więc też ta dworskość kultury stawiska jest też pewnym doskakiwaniem do pewnego modelu kultury, która ma właśnie też pewien snobistyczny wymiar, a nie wymiar, żeby było tak jak w domu rodzinnym, prawda? Oczywiście. Szymanowscy byli o wiele wyżej i do końca życia potrafił przypomnieć sobie fragment, jak to nie dostał pod wody na stację kolejową oczywiście, w Tymoszówce. Go to piekło. Piekło go to jako upokorzenie już nad grobem, a cały czas to jakby młodzieńcze upokorzenie. I jest w tym bardzo ludzki. I to również ludzki jest w tym, że siłą dziennika jest to, że on jest w stanie pisać rzeczy, które są głupie. I zupełnie mu to nie szkodzi.
Będziemy o Wezuwiuszu w końcu kiedyś rozmawiać, ale jest tam na przykład taki włoski zapis, dlaczego najpiękniejsze widoki we Włoszech rozciągają się z klozetu. I no, proszę sobie wyobrazić, że ktoś z eseistów zeszytów literackich coś takiego by napisał. Nigdy. Po prostu nie. A jemu to wychodziło. On opisywał jakiś raut w radziecki i mówił, że Mikojan mu się podoba, że on jest fajny, a Mołotow nie, bo ma jakąś taką twarz i takie giganty, które mogłyby go zdmuchnąć, on oceniał po prostu estetycznie, kto mu się bardziej podoba. I to nie było mądre. Natomiast była w tym jakaś naturalność. I była w tym paradoksalnie właśnie to, co mnie się akurat ta wydaje bardzo zabawna ta metafora, że on chce być ojcem tych pisarzy, bo od razu to jakąś reakcję wywołuje, wcale nie taką, jakby on chciał, że ach, cudownie mamy ojca, tylko jak to, dlaczego Iwaszkiewicz ma być moim ojcem? I on rzeczywiście sobie tą metaforą raczej narobił wrogów, a nie przyjaciół. Przy czym rzeczywiście w czasie jego długiego prezesowania związkiem te relacje coraz bardziej stawały się relacjami ojca i niesfornych dzieci, które tam mu broiły jak chciały, a on patrzył na nie jak właśnie ojciec, trochę z pobłażaniem, trochę ze złością, trochę z fochem, ale generalnie czuł się związany z tą rolą właściwie tak trochę na śmierć i życie, bo nie widział innej możliwości, że ktoś rozsądny będzie kontynuował jego politykę. Natomiast na pewno chciałbym polemizować jednak z oportunizmem Iwaszkiewicza. Naiwność, pewien snobizm. Myślę, że można o nim w tych kategoriach myśleć. Natomiast pewne rzeczy, które on nawet pisał, w tym momencie, w którym pisał, były szczere. I późniejszy jego wstyd był nie wstydem szczerości w gruncie rzeczy, a nie wstydem oportunizmu. Również to jakoś uzasadnia to, dlaczego on do końca życia przedrukowywał ten list urodzinowy do Bieruta. Wszyscy sobie dawno już schowali te rzeczy, wyrzucili z pamięci. Bo przecież ten list był wydrukowany w piśmie, w którym były wiersze Słonimskiego, Mandaliana, Artura Międzyrzeckiego właśnie, przepraszam, mi to nazwisko umknęło, i tak dalej, teksty Nałkowskiej. No po prostu cały Olimp, cały Parnas literacki się tam wypowiadał. I wszyscy jakoś sobie z tym poradzili. Natomiast Iwaszkiewicz ciągle tego Bieruta przedrukowywał, żeby pokazać, ja taki byłem. To napisałem. Teraz inaczej myślicie, może nie powinienem był, ale tak chciałem. Ale ja wierzyłem, a wy pisaliście i nie wierzyliście. To było coś takiego. Jego reakcja na poemat Ważyka przecież była też taka. No, ładne rzeczy. Co on pisze? To on przecież pisze przeciwko robotnikom, których tak uwielbiał teoretycznie. A on był najgorszy, a przecież kim był Ważyk? No najgorszy z najgorszych tak naprawdę, a tutaj nagle okazuje się, że on w ogóle tych robotników, tymi robotnikami to pogardza i w ogóle ich przede wszystkim nie rozumie. I Iwaszkiewicz uważał, że to była taka typowa wolta polityczna tylko i wyłącznie, nie wynikająca z głębokiego przemyślenia i z głębokiego przeżycia przede wszystkim. On uważał, że tak, pisałeś wtedy tak, dlatego że kłamałeś. A czy teraz nie kłamiesz? Któż to może wiedzieć? Ja jestem wierny swoim błędom też, niestety, czasami. Ja jeszcze coś kontrowersyjnego powiedziałbym.
Pan profesor wspomniał o tych innych postawach, o tych postawach, które właściwie teraz zasługują na wielki szacunek. Postawie Dąbrowskiej, postawie Herca od pewnego momentu, tak? Bo Herc przecież głębiej się właściwie zaangażował w tworzenie kultury socjalistycznej. Chyba najgłębiej z nich wszystkich. Najgłębiej z nich wszystkich, oczywiście, jako redaktor Kuźnicy. Natomiast to była postawa jednak ludzi, którzy wybrali pracę w swoim ogródku. I to jest chyba też jakaś kwestia polegająca na tym, że nie można było pracować tylko w swoim ogródku. Czyli Iwaszkiewicz miał takie poczucie, że ktoś musi redagować dobre pismo literackie. Ktoś musi dbać o to, żeby ukazywały się przekłady utworów literatury obcej na języki polskie. Żeby życie intelektualne jakoś trwało, żeby ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mogli drukować i tak dalej. I dookoła szalało. Była cenzura, był socrealizm, który dochodził do głosu, potem odszedł, ale właściwie może nigdy nie odszedł. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Iwaszkiewicz nie wybrał tej prostej drogi i chyba znał, zawsze wiedział, że ta droga jest. Przecież on ciągle biadał, że po co mu to wszystko, że właściwie on ma tyle do napisania, a nie pisze. Pisze tylko we Włoszech. Wezuwiusz. Tak, widzę, że... Nie, ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja wcale nie atakuję Iwaszkiewicza. Raczej staram się patrzeć trzeźwo na tamten okres historyczny, który jest pełen takich trochę pokręconych paradoksów. Te paradoksy polegają na przykład na tym, że ludzie, którzy go uważali, niektórzy z tych, którzy go uważali za oportunistę w latach 70., byli o wiele gorsi w latach 50. od niego, ponieważ byli stalinistami. Ja nie uważam, że Iwaszkiewicz był przekonanym stalinistą. Właśnie był oportunistą być może w latach 50. czy człowiekiem, który idzie na zbyt daleko idące kompromisy. Stalinistą nigdy nie był. Tak mi na przykład jak Kazimierz Brandes albo Andrzejewski. I tutaj jeszcze dwie takie okoliczności. Ich droga potem była taka, choć a propos tego, że nie przedrukowywano potem rzeczy, Brandes przedrukowywał, bo nim będzie zapomniany, przedrukowywał jeszcze w książkach z lat 60., a w końcu był to tekst wymierzony w Miłosza, słynny taki, za który Miłosz do końca życia go, że tak powiem, nie darował mu tego tekstu nigdy. Ale Brandes poszedł do opozycji, potem był związany z tą opozycją, jak to się mówiło w latach 70. demokratyczną, czy tak jak Andrzejewski. Ale z perspektywy czasu widać, i to jest też tak, że ludzie go przez to też trochę lekceważyli, a nie dostrzegli jego literackiej wielkości, która dzisiaj po kilku dekadach wychodzi. Dlatego, że tamci pisarze, z których jak Andrzejewski całe życie uważał, że dostanie Nobla i nawet gratulacje Miłoszowi robił publiczne takie, że w zasadzie to on powinien dostać tego Nobla, ale ten jego przyjaciel z wojny dostał i z czasów młodości. Kto dzisiaj czyta Andrzejewskiego? Oprócz Popiołu i Diamentu, nie wiem, czy to się w szkole jeszcze czyta, pewnie nie. Brandes? Kto dzisiaj Listy do pani Z przeczyta, albo Miesiące i tak dalej. Natomiast Iwaszkiewicz, ten właśnie Iwaszkiewicz uważany za oportunistę i tak dalej, ten, któremu można było wiele zarzucić, on przetrwał próbę czasu. Co więcej, wydaje mi się nawet, że on przetrwał jako jedyny ze skamandrytów, bo trzeba się bardzo interesować polską literaturą i kochać polską kulturę, żeby czytać wiersze Słonimskiego. A tylko ci, którzy są zainteresowani życiem politycznym i publicznym II Rzeczpospolitej, będą czytali jego publicystykę. O sztukach nie wspominam. Nie wiem, Lechonia? No dziennik został i on jest wstrząsającym dokumentem. Zresztą o Iwaszkiewiczu jest tam źle. No, ale to w sposób oczywisty Wierzyński. To raczej na polonistyce się go czytuje. Szersza publiczność czytuje Iwaszkiewicz przetrwał próbę czasu. I tutaj jest jakby taki zaskakujący, ale moim zdaniem sprawiedliwy wyrok historii, bo był być może największym z nich wszystkich pisarzy, co teraz widać. Przy tych wszystkich rzeczach, które można mu zarzucić w sferze polityki i tego, jak się zachowywał w stosunku do komunizmu, PRL-u i tak dalej, to są rzeczy osobne, a czerwone tarcze zostały, został dzień, bo też jest w pewnym sensie on
jego życie jest wielką panoramą polskiego losu. Przez to, że też był próżny, przez to, że miał te swoje wady polityczne, był w różnych miejscach, w których obecność dawała wgląd, czy jakby był świadkiem albo oglądał rzeczy, które są istotne. Na przykład dlatego jego dziennik jest jednym z ciekawszych źródeł do historii Polski w XX wieku. To się czyta niezwykle ciekawie, listy też. Tutaj to też jest znakomita lektura, ale dziennik pod tym względem jest jedną z najciekawszych rzeczy, jaką można przeczytać w ogóle, bo zresztą mamy dosyć dużo teraz takich wydawnictw się ukazuje, które przybliżają. Moim zdaniem są dużo ciekawsze jego dzienniki od Dąbrowskiej na przykład. Chociaż Dąbrowskiej też są bardzo ciekawe, to była wielka pisarka, ale znów. Jego są ciekawsze. Jego są większą, bardziej bogatą panoramą tej całej historii, która zaczyna się jeszcze gdzieś na tej Ukrainie przełomu XIX i XX wieku. Potem idzie pierwsza wojna światowa, druga Rzeczpospolita, druga wojna światowa i w końcu PRL, aż do przecież umiera tuż przed narodzinami pierwszej Solidarności. Może zresztą na swoje szczęście, bo nie wiem, jakby to wyglądało z obu stron. Znaczy stosunek jego do Solidarności i Solidarności do niego. Ja już bardzo krótko chciałbym jeszcze odnieść się właśnie do tej popularności oczywiście w cudzysłowie, tego powrotu jakby Iwaszkiewicza. Proszę zauważyć, że my, oczywiście właściwie pan profesor wymienia utwory literackie, a nie my, ale rozmawiamy o Iwaszkiewiczu, a nie o jego pisarstwie. On wraca jako postać również, bo gdyby tylko był postacią, byłoby to dużo mniej fascynujące. I właściwie moim zdaniem ten renesans Iwaszkiewicza, ten nowy Iwaszkiewicz, jego powrót, to jest powrót Iwaszkiewicza, który okazało się tworzył konsekwentnie od właściwie dzieciństwa wielką narrację autobiograficzną. Żył i pisał. I to się bardzo skleja. Pisarstwo było pewną formą życia, pewną funkcją życia. Życie było czymś obok pisania, podporządkowanym, czasem było czymś zupełnie wbrew pisaniu, bo przecież to był pisarz głęboko pesymistyczny. Jak to jest możliwe, że ktoś tak głęboko pesymistycznie patrzący na sprawy człowieka był tak aktywny, osiągnął tak wysoki status jako pisarz wręcz oficjalny, a to była czarna literatura. To była literatura właściwie grozy egzystencjalnej. On w życiu załatwiał różne rzeczy, których nie załatwił w literaturze. Więc ten splot jest fascynujący właśnie. I moim zdaniem to jest splot, który jest absolutnie unikalny w polskiej literaturze i chyba tworzy taką rzeczywistość, której my się nie możemy powstydzić w ogóle w literaturze światowej. I stąd jego obecność, stąd to, że można o nim fascynująco rozmawiać długo i wielowątkowo. Może w końcu wybierzmy się do stóp wulkanu, a więc do Włoch, ale nie tylko, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz o jego podróżach w ogóle, bo to jest bardzo ciekawe, że ten młody chłopak, który przyjechał z prowincji, już kilka lat później wyjechał do Paryża i rozpoczęła się tak naprawdę jego wiele lat trwająca wędrówka po różnych krajach. No a szczególnie chętnie odwiedzał te Włochy, które pamiętamy i kojarzymy z nim. Przecież Panny z Wilka powstały w Syrakuzach, prawda? Dlaczego tak chętnie podróżował? Czym te podróże dla niego były? Czym były podróże dla Iwaszkiewicza? Były życiem samym. I były poza tym, były tym, co było Iwaszkiewiczowi niezbędne jako Europejczykowi. Iwaszkiewicz
nie przyjechał z prowincji. On w ogóle nie miał poczucia, że przyjechał z prowincji. On wręcz przeciwnie, miał poczucie, że przyjechał na prowincję do tej maleńkiej Warszawy, która żyje swoim życiem, nie wiedząc w ogóle, co się dzieje na świecie. Jest prowincjonalnym miastem w porównaniu z Kijowem, bo Kijów to nie tylko te 100 tysięcy Polaków, ale to była naprawdę metropolia. Zresztą w dalszym ciągu Kijów jest dużo większym miastem niż Warszawa, co tu dużo mówić. No. Ale on przyjechał z takim poczuciem, że jest doskonale wykształconym człowiekiem, który doskonale orientuje się w kulturze europejskiej, bo tak było rzeczywiście, wyszedł z bardzo dobrej szkoły. On zawsze mówił, że to gimnazjum, do którego chodził w Kijowie, to czwarte gimnazjum, to była najlepsza szkoła, jaką w ogóle mógł trafić, miał wspaniałych nauczycieli. Nie był poddawany rusyfikacji, bo tam czegoś takiego nie było. To nie było gimnazjum w kongresówce właśnie, tylko to było normalne rosyjskie gimnazjum wielonarodowościowe, bo to też trzeba podkreślić. I on naprawdę z tego gimnazjum wyszedł ukształtowany jako Europejczyk, świadom nowych prądów literackich. Szymanowscy i Tymoszówka, prawda? Tak, tam leżały książki francuskie, niemieckie, polskie, tak, rosyjskie. W Kalniku Iwaszkiewicza nie. Bo jednak ta biblioteka ojcowska była w języku polskim, no ponieważ stary Iwaszkiewicz nie znał języków obcych. To było bardzo rzadkie zresztą, ale on rzeczywiście nie znał języków obcych poza rosyjskim i posługiwał się tylko rosyjskim, polskim. Także ta biblioteka w Kalniku była biblioteką polskojęzyczną, ale przecież bardzo bogatą jednak. Tak, z tego, co, jak pani przedstawiła, jestem kustoszem księgozbioru Stawiskiego. No rzeczywiście tak wynika z tego, co tam, jakie są numery, bo tych książek przetrwało kilkanaście z tej biblioteki kalnickiej, przywiezionych zresztą w bardzo takich tragicznych okolicznościach, bo przyjechały do Polski dopiero w 1943 roku jesienią. Wraz z bratem Jarosława Iwaszkiewicza, to co zostało z tego Kalnika. No w każdym razie to jest księgozbiór gromadzący literaturę światową w przekładach na język polski. I kiedy Iwaszkiewicz myślał o tym, na jakie studia się wybierze, to był tam jakiś taki przez moment pomysł, że będzie studiował w Rzymie. Na jakiejś katolickiej uczelni, języki i tak dalej. No oczywiście absolutnie to nie było możliwe z przyczyn materialnych, natomiast on miał takie ciągoty, żeby wypuścić się w świat i tym światem nie była absolutnie Warszawa. Nie, Warszawa w ogóle nie była światem, nawet nie była przystankiem tak naprawdę, co tu dużo mówić. Pierwszy wyjazd do Włoch to dopiero rok 1923. Pierwszy wyjazd do Berlina to rok 1922, dobrze pamiętam. Podróż oślubna, tak. Króciutka zresztą. Ale jechał człowiek świadomy kultury europejskiej, mówiący językami, mówiący po rosyjsku, po francusku, po niemiecku. Świadom absolutnie tego, co się dzieje w sztuce. Zresztą on mówił też zawsze, że drugą jego szkołą to była właśnie Tymoszówka. To było ważne. Ten Karol Szymanowski i cała rodzina Szymanowskich, no to był taki właściwie uniwersytet. Zawsze mówił, że to Wydział Prawa, na którym studiował, to w ogóle to nie był ważny w jego życiu. Natomiast to, że podczas studiów na tym Wydziale Prawa chodził na przykład na wykłady chemii albo że chodził na wykłady właśnie z historii sztuki i może by został nawet historykiem sztuki, gdyby nie to, że od samego początku mu się wydawało, że ten język historyków sztuki jest tak nieprawdziwy, że to tym nie należy się zajmować. To ja tylko chciałem zrobić taką uwagę, że on oprócz znakomitych podróży do Włoch napisał podróże do Polski. I on był wolny od pewnego kompleksu wyższości, którzy mieli ludzie wychowani na Kresach w stosunku do tej Polski, która wielu wychowanym tam wydawała się zawsze ciasna, mała,
taka, jakby to powiedzieć, siermiężna i prowincjonalna, bo właśnie tu kongresówkowa przede wszystkim, bo tam ci ludzie pochodzili z Kresów, więc punktem odniesienia dla nich była kongresówka z Warszawą na czele. Tym się różni od Miłosza, który o Warszawie naprawdę najgorszymi słowami pisał i mówił do końca życia, i mówił, że jak pierwszy raz przyjechał, to mu się wydawało jakimś Taszkentem i tak dalej. Po wojnie, po upadku komunizmu wybrał Kraków, bo Warszawa była właśnie, przypominała mu to wszystko. I Waszkiewicz taki mimo wszystko jednak nie był. I to jest też tak, że on potrafił być przekonany, że jak Szymanowski grał coś w Warszawie, to to było najważniejsze miejsce na świecie, a jak Rubinstein przyjeżdżał w PRL-u i dawał koncert w Warszawskiej Filharmonii, to tu było centrum wszechświata. I to jest tak, że w tym sensie, jak mówię, był wolny od tego kompleksu wyższości kresowiaków, tych wielkich, takich z rozmachem, takich, którzy by tu przyjechali i mówili, że jak się pójdzie pod wieś, na wieś pod Łowiczem, to brakuje stepu i tych bezkresnych i burzanów i tak dalej, i tego wszystkiego, co jest w tym micie Kresów polskim, ponieważ kochał też także tę Polskę tutaj. Dlatego napisał Podróże do Polski, dlatego potrafił na piechotę chodzić dziesiątki kilometrów po tym krajobrazie, po tym, że jak miał samochód, to jeździł. Na końcu pokochał Sandomierz, w którym umieścił Henryka Sandomierskiego, który jak mu na Sycylii pokazywali wielką mapę świata i nie umiał pokazać, gdzie jest Polska, to wygrał tę postać dlatego, żeby powiedzieć, że polski prowincjonalizm ma w sobie wielką siłę. Nie jest żadnym prowincjonalizmem. Jeżeli się umie przeżyć to, z czego się jest tutaj na miejscu, to jest się równym największym włoskim mistrzom, dlatego że prawdziwa kultura rodzi się z tego, a nie z pozy, snobizmu, ani z czegoś, co przychodzi jako, że tak powiem, z zewnątrz, ale w takim opakowaniu czegoś, że jest najlepsze na świecie, bo takie musi być po prostu. Nie. To musi być przeżyte. I czy to jest Kalnik, czy to jest Tymoszówka, czy to jest Sandomierz, czy to jest mimo wszystko Warszawa, czy to wszystko, co nas otacza, jest równie warte tego, żeby się tym zajmować. Dlatego jedną z najładniejszych jego książek są Podróże do Polski. Chociaż Wezuwiusza pod Łowiczem nie ma. I potrafi jakby opisywać ich chłopów i tych ludzi, i ten Sandomierz, który w końcu był przed wojną przecież mieściną po prostu. Mieściną taką rozdzierającą z wielką historią i zabytkami. Po wojnie długo też. Po wojnie długo też. Dzisiaj co prawda jest to stolica polskich zbrodni z racji ojca Mateusza. Co tydzień jest tam popełniane morderstwo, ale to może też jest włoskie. Myślę sobie, że może by mu się to podobało, bo jest to w końcu włoski format. Więc w tym sensie jest jakaś dziwaczna korespondencja tego miejsca z fascynacją podróżami do Włoch i do Polski. To może jeszcze właśnie śladem jego lektur podążmy, bo tej literatury było stosunkowo mało. Mówiliśmy więcej o postaci Waszkiewicza i tego, co się wiąże z jego wyborami w różnorodnych sferach. A jakie były jego literackie inspiracje? Do jakich on źródeł najchętniej sięgał? Ja wiem, że to jest potężne pytanie, ale no, mamy wulkan, więc tutaj ten wulkan kultury też rozsadźmy. Spróbujmy przynajmniej. No, zadała pani naprawdę bardzo trudne pytanie, bo... Na doktorat. Na doktorat, tak. Iwaszkiewicz czytał wszystko. O, powiem tak. Czytał w wielu językach, to wiadomo. Natomiast rzeczywiście no, bardzo ważną częścią jego lektur były lektury historyczne. I to go kształtowało w bardzo znacznym stopniu. I on tę historię rzeczywiście bardzo dobrze znał. No te właśnie te czerwone tarcze, do których pan wraca nieustannie, no, świadczą o tak szerokim spektrum lektur, jakie on przeczytał, przeżył i potrafił wykorzystać. To jest nieprawdopodobny konglomerat, bo rzeczywiście tam są właściwie wszystkie średniowieczne opowieści trubadurów i nietrubadurów i no, krąg arturiański, nie krąg, no po prostu coś nieprawdopodobnego, ale na dodatek do tego dochodzi historia, historiozofia. On zawsze mówił, że początkiem Czerwonych Tarcz to była lektura Tadeusza Korzona, Historia wieków średnich, i od tego była fascynacja księciem Henrykiem Sandomierskim.
No, ale to był tylko początek. On tego Korzona przeczytał właśnie w Kalniku, w bibliotece swojego ojca. To jest bardzo, niestety nie zachowała się ta książka, to przykre mi, bardzo było przykro zobaczyć, że tego nie mamy. Ale, drodzy Państwo, to jeszcze jest coś takiego. U niego jest rzeczywiście ta niesłychana ciągłość, bo on to, co przeczytał we wczesnym dzieciństwie, w młodości, nieustannie przerabiał w sobie, wykorzystywał. Ja to zawsze śmieję, że był wybitnie ekonomicznym pisarzem. Każde przeżycie było wykorzystane z każdej możliwej strony tak naprawdę. I przeżycie, i każda lektura. Przeczytał coś raz, co było dobrym początkiem czegoś i on ten początek wykorzystywał wielokrotnie. Jest taka postać w jego powieściach pojawiająca się wspaniałej śpiewaczki, prawda? Kolekcjonerki szmaragdów, która pojawia się i w Zmowie w mężczyzn, i w Sławie i chwale, i jeszcze w opowiadaniach. I to jest cały czas ta sama postać, ale w różny sposób wykorzystana. A to była postać rzeczywista. On ją rzeczywiście znał i ona po prostu pojawia się, bo mu pasuje do pokazania pewnej tezy, którą sobie postawił. I to samo było z lekturami. Rzeczywiście on te lektury wykorzystywał w sposób bardzo świadomy, to znaczy wiedząc, że te lektury są inspiracją do różnych postaci, do różnych wątków. I czasami no, sam zresztą się śmiał z tego, że na przykład badacze jego twórczości nie odkryli, że na przykład w Ucieczce do Bagdadu to on wykorzystał opowiadania Bartkiewicza. Że nikt tego nie zauważył, a tam przecież taka była postać starościny i on ją właśnie żywcem sobie przeniósł do Ucieczki do Bagdadu. Ale to była jego stała technika. Rzeczywiście, przeczytał. I zostało to w nim i potem gdzieś zostało wykorzystane. Czasem nieświadomie, bo na przykład Kongres we Florencji ma bardzo wiele paralel z taką mikropowieścią Wiosenne wody Turgieniewa. Moim zdaniem przypadkiem. Ja właśnie nie wierzę tutaj w przypadki. On tego Turgieniewa miał tak w sobie rzeczywiście, że... Ale on wszystko miał w sobie, naprawdę. To jest tak, że no on może czasami nieświadomie, ale potem sobie uświadamiał, a nie, to już było. Rzeczywiście, ja już wiem, skąd to wziąłem. Dobrze, wracam pod wulkan. No to pozwólmy mu wrócić jeszcze do tych Włoch, bo powiedzieliśmy o nich stosunkowo mało. Wróciliśmy znowu z Włoch do Polski. On nie tylko pisał, nie tylko tworzył jakby literaturę taką samą w sobie, ale jego opisy sztuk pięknych, obrazów, architektury. To jest niesamowite. Skąd u niego taka wrażliwość na... Ja wiem, że Włochy i że we Włoszech nie można inaczej. Ale no, mógłby to w inny sposób wykorzystać. A on poświęca tym dziełom całe tomy. I to jest w jakiś sposób, czy te obrazy Karaczich, czy jakieś budynki. Wie pani, no prawdę powiedziawszy, był osobą po prostu o wielkiej wrażliwości. Niesłychanie oczytanym i on nieustannie konfrontował swoje przeżycie Włoch z przeżyciami Włoch innych osób. Bo oczywiście był tajne dla niego, tym takim Hipolit Tajne to był taki pierwszy opis Włoch, który przeczytał sztuki włoskiej. Był Muratow, a potem był Iwaszkiewicz we Włoszech i on to konfrontował. Więc z jednej strony erudycja, a z drugiej strony chyba umiejętność nawiązania bardzo prywatnego, intymnego stosunku, intymnej relacji z dziełem sztuki, a nawet ze światem wewnętrznym jakiegoś innego artysty. To się rzadko zdarza w gruncie rzeczy artystom, którzy zwykle są tej cechy pozbawieni. Iwaszkiewicz to miał... I miał to nie tylko jako inspirację do własnego pisania, ale to była inspiracja do jakiegoś pogłębienia własnego istnienia
a jeśli już to istnienie pogłębił, no to musiał o tym napisać, bo to było już częścią jego. On nie pisał przecież o Caravaggio jak historyk sztuki. On pisał o Caravaggio, chciałem powiedzieć, tak jak o Mołotowie i Mikojanie, przez pryzmat własny. To tak, to ja się też z tym zgadzam, to jest cecha osobnicza, wielkiej wrażliwości, ale jednak też jest to przykład najwyższej próby kultury wysokiej przełomu XIX i XX wieku, która niestety przepadła i dlatego robi na nas takie wrażenie. Ludzi, którzy byli bardzo solidnie wykształceni, którzy mieli wielką wiedzę erudycyjną, to słowo jest nieprzypadkowe. Inni ludzie z tego pokolenia też tacy byli, chociaż on miał nieprzeciętne zdolności, bo przecież tak, miał zostać muzykiem, prawda? Stąd potem jego wrażliwość do końca życia na muzykę, na jego opisy tego, jak słucha muzyki, dorównują tym opisom, które dotyczą sztuk pięknych. Był poetą, o poezji najmniej rozmawiamy, ale prawdę powiedziawszy, ja się przyznam, uważam, że jego proza przetrwała. Z poezją jest trudniej, chociaż może to jest dla kogoś teza kontrowersyjna, ale ten jakby renesans Iwaszkiewicza dotyczy bardziej prozy i eseistyki. A propos erudycyjności tego pokolenia, był wspomniany Muratow. Przecież oba tomy podróży także wyszły w tej samej serii, którą wydawał kiedyś Paweł Herc. I tu nieprzypadkowo w Państwowym Instytucie Wydawniczym, czyli serii podróży, gdzie był i Goethe, podróż włoska, i był Chateaubriand, i był, no byli wszyscy wielcy z XIX wieku. Ten Muratow też był nieprzypadkowy, a to znowu jest też ten świat, który przepadł w rewolucji bolszewickiej, bo to jest w końcu autor z, jakby to powiedzieć, białej Rosji, tej przedrewolucyjnej, co zresztą też pokazuje, że Polska była czymś innym, bo Herc mógł to wydawać w piwowskiej serii w latach 70., tak jak i wychodziły te tomy Podróży do Polski, Podróży do Włoch i Iwaszkiewicza w latach 70. Przecież Herc też był wielkim erudytą. Czyli jakby wiedza na temat kultury wysokiej jest sposobem, w którym wrażliwość poprzez kulturę wysoką, wrażliwość patrzy na świat. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste, bo ludzie nie mają takiego solidnego wykształcenia. My nie pokończyliśmy takich szkół jak tamci. Po prostu świat się zmienił. Ja oczywiście uważam, że to jest gorzej. Wielu ludzi uważa, że nic wielkiego nie przepadło, ale to w tym sensie można tego pozazdrościć. Wszystko jest tak łatwo dostępne, to po co o tym czytać? No, prawda? No więc właśnie, nie kosztuje wysiłku. Iwaszkiewicz zresztą pisze o tym, że on konfrontował ilustracje z Hipolita Tain z tym, co właśnie oglądał na żywo. I mówił, no Boże Święty, no zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem, bo przecież te ilustracje były czarno-białe oczywiście, a on oglądał to w naturze. No rzeczywiście oni byli oczytani, byli świadomi do historii sztuki. Rzeczywiście to była rzecz, no, to była podstawowa cecha inteligenta, że właściwie historię sztuki znał doskonale, znał poszczególnych malarzy, znał ich żywoty. No przecież to było taka, no, naturalne. No w tej chwili to jest dużo rzadziej, a może nam się tylko tak wydaje. Po prostu tej inteligencji jest trochę więcej. No, oczywiście ten bagaż humanistyczny wyglądał trochę inaczej kiedyś, wygląda trochę inaczej teraz. Jest taka anegdota, którą ja opowiadałem swoim studentom na rusycystyce, o tym, że ojciec Błoka, który był prawnikiem i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy spotykał się na egzaminie ze studentem, to zadawał mu pytanie, ile symfonii napisał Beethoven. I jeśli student odpowiadał, to dalej już egzaminował go z tego prawa. I zawsze były takie śmiechy dość nerwowe po tej anegdocie. I w końcu przestałem ją opowiadać, bo
bo to nie było takie zupełnie jasne, o co w tej anegdocie chodzi. Natomiast ja bym nie był tak kasandrycznie, że tak powiem, nastawiony do rzeczywistości, że żyjemy w czasach jakiegoś takiego zupełnego kryzysu. Jan Lechoń tak trochę ironicznie kiedyś napisał o Iwaszkiewiczu jeszcze w przedwojennym, gdzieś na początku lat 30., że on tak podróżuje, chodzi z jakimś tobołkiem, ale nie zawsze zajdzie do kościoła, który jest po drodze, zawsze obejrzy jakiś obraz, nie przepuści żadnemu muzeum i tak dalej. I w tym była trochę ironii tego, że on jest takim kulturalnym podróżnikiem. Ale było chyba też trochę zazdrości, że jednak Iwaszkiewicz coś z tego wchodzenia do każdego kościoła ma. I ja mam wrażenie, że ja znam takich ludzi, którzy wchodzą do każdego kościoła i nie przepuszczą żadnemu muzeum. To się nie skończyło. To nie chodzi o to, że my mamy w internecie wszystkie te obrazy, więc już nie mamy potrzeby kontaktu z nimi, nie mamy potrzeby dotknięcia jakiegoś autentyku, jakiegoś doświadczenia pewnej sakralności dzieła sztuki, sakralności miejsca, tego genius loci, a może właśnie mamy, więc o ile, ja absolutnie zgadzam się z panem profesorem, jeśli chodzi o tę formację. Formacja jest zupełnie inna, natomiast ten mechanizm, ten motor czasem nas pcha w tę samą stronę. Idziemy po jego śladach czasem. Pan powiedział o jego przyjaciołach. Jak czytałem dzienniki, uderzyło mnie to, że bo tu mówimy o pewnym gigancie, jakby tak erudycji, intelektu i tak dalej. Jak to zwykle w życiu, to trochę było inaczej wtedy, kiedy się to wszystko działo, bo w dziennikach uderzające jest to, że on do końca życia pamiętał, że koledzy przed wojną traktowali go jako niezbyt głębokiego. I to jest tak, że Słoniński z Lechoniem, którzy uważali się za właśnie bardzo głębokich, przenikliwych i tak dalej, traktowali go jako takiego poetę trochę, który się tam krząta, chodzi z tobołkiem i tak dalej, byli w stosunku do niego pełni ironii. Mówię o tym, powracając do wątku, że dzisiaj zaskakujące na pozór, a jednak głęboko sprawiedliwe jest to, że to on wyrasta na tego największego spośród tych, którzy w młodości się spotkali i założyli Skamandra. Tak, jest taka baśń rosyjska o Iwanie Głuptasku, prawda? I to jest w gruncie rzeczy ta rola, w której on był obsadzony, ale ta baśń kończy się oczywiście tak, że ten Iwan jest tym królem i prawdziwym mędrcem. A tak, jeżeli chodzi o Skamandrytów i Iwaszkiewicza, no to właściwie każdy ze Skamandrytów uważał, że ci pozostali są dużo gorsi. To co tu dużo mówić? Każdy z nich był wielkością sam dla siebie. Pozostali byli gorzej wykształceni, nieoczytani. No o Słonimskim to już w ogóle lepiej nie mówić, bo o Słonimskim to wszyscy tak mówili, że jest w ogóle nieoczytany. Ale dokuczali Iwaszkiewiczowi. On był, jak on sam twierdził, on był spoza Warszawki. On był, nie był warszawski. Nie miał też tego takiego błyskawicznej riposty, którą oni byli obdarzeni. Oni byli wszyscy niebywale dowcipni. A Iwaszkiewicz, no jednak wolniej. I miał inne poczucie humoru, powiedzmy również. Także no na różne rzeczy inaczej reagowali. No i rzeczywiście, i tak naprawdę zawsze mu troszkę mu zazdrościli tego dobrego orzenku, co tu dużo mówić. No, był tym gorszy, zawsze był uważany za tego gorszego skamandrytę, co tu dużo mówić. Wspaniały dyplomata, proszę bardzo. No udało mu się, pojechał do tej Kopenhagi, prawda? No udało mu się. Potem był takim, jeździł sobie do Paryża właśnie, a snobował się po prostu według nich. No tak, to wszystko było w ten sposób. No miał to poczucie właśnie niedocenienia i on zawsze miał ten kompleks, że jest tym gorszym. I miał takie, wobec samego siebie miał takie ambiwalentne uczucia. Z jednej strony miał poczucie wielkości, wiedział, że jest wspaniałym twórcą, wspaniałym artystą, a z drugiej strony
o Boże, no nie, no jestem nikim tak naprawdę. No ta purchawka, ta piękna metafora purchawki pod szklanym kloszem, to właśnie była metafora Iwaszkiewicza dotycząca jego samego. Że ja jestem jak ta purchawka pod kloszem, więcej już nie urosnę, bo jestem właśnie pod tym kloszem. No, brzydkie kaczątko to... Ale brzydkie kaczątko, wie pan, to taka piękna... To jednak nawiązuje do Andersena, którego on kochał i to dla niego to nie było takie powiedzmy, przykre bycie brzydkim kaczątkiem. Albo... protestował to tym ładnym i brzydkie kaczątko, które właśnie pojechały jako ambasador. Nie był ambasadorem, był tylko sekretarzem i to w dodatku początkowo drugim. Jeśli jeszcze chodzi o metafory, to można byłoby podrzucić taką metaforę ubogiego krewnego, która chyba jest ważna dla niego i ważna nie tylko w relacjach z ludźmi, nie tylko tłumaczy pewne jego snobizmy, ale też ważna kulturowo, bo ten kompleks ubogiego krewnego go szalenie poruszał i można powiedzieć nawet denerwował, bo polska kultura widział, że jest ubogą krewną kultur starszych, wyższych. A on przy całej swojej erudycji, przy całej swojej europejskości uważał, że polska kultura jest mu najbliższa i jest, mówiąc tak banalnie, no najlepsza. Że to jest po prostu coś niezwykłego. I ciągle widział, że w rzeczywistości nikt właściwie poza Polską tego zdania nie podziela. Że utwory, co jest skandalem, no, że utwory tak cudowne jak Pan Tadeusz nie przenikają w żaden sposób do krwiobiegu kultury światowej. I to było coś, co szalenie go jakoś bolało, nad czym się wielokrotnie zastanawiał. I oczywiście na różnych poziomach, bo zastanawiał się na poziomie Pana Tadeusza, ale zastanawiał się również na poziomie Jarosława Iwaszkiewicza. Właśnie a propos tych takich odważnych, powiedziałbym, zapisów w dzienniku, ale chyba nawet on to przedrukował potem, bo on z fragmentów dziennika robił też podróże do Włoch. On w którymś z włoskich hoteli pustym zobaczył pewnego człowieka i mówi, no to jest poeta i tak patrzę na niego i myślę sobie, jakie to jest ciekawe, że ja wiem, kim on jest, a on nie wie, kim ja jestem, a chyba nie jestem gorszym poetą od Osberta Sitwella. I to jest rzeczywistość, z którą się cały czas konfrontował. On wiedział, kim oni są, a nikt nie wiedział, kim on jest tak naprawdę. Nikt nie znał jego wymiaru, nawet jeśli znał jego nazwisko. Proszę Państwa, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to możecie powoli je formułować. Natomiast ja chciałam zadać jeszcze ostatnie. Związane z takim tradycyjnym podziałem, wiadomo jak to podziały są upraszczające, na twórców północy i południa. Iwaszkiewicz byłby twórcą północy czy południa? To jest bardzo, bardzo interesujące pytanie, bo to jest, bo ten podział północ-południe jest podziałem romantyzm i renesans. To jest podział, czy właściwie romantyzm i antyk, średniowiecze i antyk. Czyli ta kultura obowiązku i kultura piękna, radości życia. Mnie się wydaje, że on jakoś mediował w życiu między tymi dwiema rzeczywistościami. I może właśnie te podróże do Włoch były dla niego podróżami do tego innego świata, tego świata, do którego wyjeżdżał z krainy. Jest taki świetny wiersz, który on napisał tuż przed wojną, Pożegnanie z Sycylią,
gdzie pada taka fraza, że jedzie do krainy krzyżów i chmur. I to jest, wydaje mi się, że on uciekał z tej krainy krzyżów i chmur do, pod to słońce toskańskie czy sycylijskie. A tam z kolei szukał jakichś ludzi, którzy będą jednak z tej krainy. Szukał Rosjan, szukał i wiecznie znajdował, szukał jakichś dramatów, bo Roger Sycylijski to wcale nie jest taki władca południowy. I tak dalej, i tak dalej. Więc ta relacja jest bardzo skomplikowana, ale na pewno on rozumiał i północ, i południe. To o nim można z pewnością powiedzieć. Był z południa, bo był z południowo-wschodniej Ukrainy, do której, jak mówiłem, bliżej jest do Krymu, gdzie są greckie ruiny, niż do Bałtyku. A z drugiej strony był, jak wielki artysta, bardzo wrażliwy. Kiedy pojechał do Danii, to przywiózł stamtąd i Andersena, i Kierkegaarda, bo przecież tak naprawdę i tłumaczył bajki i filozofię. I to filozofię, która jest zakorzeniona właśnie w północnej takiej protestanckiej tradycji religijnej, więc w tym sensie potrafił być także taki. Zresztą w tych swoich historycznych wątkach, bo i w Rogerze, i w Czerwonych Tarczach też rozumie północ. Niemcami się fascynował przecież, tu nic nie mówiliśmy o latach 30. i potrafił to przeczuć, czym to pachnie, bo jego, jeśli tak można powiedzieć, relacja i świadectwo o Unii Intelektualnej przedwojennej, którą Niemcy forsowali, jest jednym z bardziej przenikliwych obrazów atmosfery intelektualno-politycznej Europy przed II wojną światową i tego, co ona potem przyniosła światu. Więc chociaż jakby wolał Włochy, podróżował też po Polsce, rozumiał po prostu, był wielkim artystą i w ten sposób jego wrażliwość była w stanie wniknąć w każdą sytuację, niezależnie od tego, skąd pochodził. Pochodził z tej południowej Ukrainy, która jest bliżej do Morza Czarnego niż Bałtyckiego. Jeszcze panią Ewę Cieślak chciałabym poprosić o odpowiedź na to pytanie. No dla mnie rzeczywiście, no, trudna, rzeczywiście był i z południa, i z północy, chociaż tak naprawdę zawsze oscylował i naprawdę on nie uważał, żeby którakolwiek z tych właśnie, z tych dwóch stron była ważniejsza. On twierdził zawsze, że obie te strony, południe i północ, kształtują po prostu całą historię Europy i całą kulturę Europy. Że kultura Europy powstaje dzięki właśnie tym sprzecznościom, tym napięciom. Europa bez południa nie byłaby Europą i Europa bez północy nie byłaby Europą. A najważniejsza była po prostu całość. Całość. I to, że właśnie ta kultura włoska przenikała do kultury niemieckiej, przetwarzana była, przerabiana i z tego się tworzyła zupełnie nowa jakość. I to jest właśnie dla Iwaszkiewicza istotne. On nie jest z południa, nie jest z północy, on jest po prostu z centrum, po prostu. Proszę państwa, czy macie państwo jakieś pytania? Dziękuję. Jeśli można, może na początek kilka takich drobiazgów w tej, co zostało ze Skamandrytów. No, zostały jeszcze wiersze dla dzieci Tuwima, chociaż to nie Skamander, ale Skamandryta. Natomiast ja nie jestem pewien tej tezy o pesymizmie Iwaszkiewicza. Czy to nie jest jednak tak, że to jest to, co nam zostaje, szczególnie po lekturze dzienników, które rzeczywiście są te końcowe lata, są bardzo gorzkie. Natomiast ja jakoś, może to jest jakieś moje bardzo subiektywne spojrzenie, ale wydaje mi się, że bo pan też zadał takie pytanie, jak ten pesymista mógł zrobić to, co zrobił.
Ja myślę, że zrobił to dlatego, że jednym z takich składników tej postaci, tej biografii jest piękno i wielkie wyczulenie, wrażliwość na piękno. I to jest chyba taka wrażliwość, która, no, ja bardzo wątpię, czy dałaby się, że tak powiem, wyhodować na glebie pesymizmu. Nie wiem, czy nie jest tak, że oczywiście państwo jesteście specjalistami od Iwaszkiewicza, jestem tylko zwykłym, niefachowym czytelnikiem. Czy nie jest tak, że owszem, ten pesymizm się pojawił, kiedy Iwaszkiewicz zaczyna jakby już oglądać się wstecz i patrzeć na to, co zrobił, jak wiele z różnych powodów się nie udało. Wspominał pan o tym, prawda, tym statusie polskiego poety, który jest, no, ma niemal zamkniętą drogę do światowego obiegu kulturalnego. A takim drugim składnikiem, wydaje mi się, który też ma na to wpływ, jest, no, użyłbym terminu, polskość. Państwo, teologia polityczna zatytułowała ten swój tygodniowy odcinek poświęcony Iwaszkiewiczowi meandry polskości. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem, na czym by miały polegać meandry. Meandry można odnieść do tożsamości, do biografii Iwaszkiewicza, natomiast ta polskość była polskością. Nie wiem, czy państwo by dostrzegli jakieś, nie wiem, zmiany w, pan powiedział o modelu polskości, czy ten model polskości nie był stale taki i był również powodem, jednym z powodów takich wyborów, których dokonywał po wojnie, po II wojnie światowej. I ja się też tak zastanawiam, nie wiem, czy państwo by jakoś się do tego mogli odnieść, że w gruncie rzeczy istotą tej biografii, tej postaci, jako postaci kultury, wielkiego twórcy kultury polskiej, jest to, że ona jest niejednolita, nie jest monolityczna, nie jest taka linearna. To jest właściwie biografia. Pan słusznie zauważył, że on nie pochodził z tego dworku, typowego dworku szlacheckiego, co często mu jest przypisywane. W jego postawie nie było w gruncie rzeczy żadnego szlagoństwa takiego typowego polskiego. Stawisko było rzeczywiście odtworzeniem tego dworu, ale było odtworzeniem dworu bardziej w wersji willi włoskiej niż typowego w sensie architektonicznym dworu polskiego, wydaje mi się. I to jest biografia, w której jest masa takich oboczności, takich wątków jakby, które prowadzą, nie wiem, donikąd, przerw, takich, nie wiem, katarakt, nie wiem, to na Dnieprze, zdaje się, są te porochy, tak? Jakoś ta biografia mi przypomina właśnie taki, to nie jest jeden wartki nurt, który płynie jak ta Wisła od gór do morza. Jeśli chodzi o tę polskość, to ja się nie orientuję, ale czy Iwaszkiewicz w ogóle cokolwiek pisał w innym języku, w sensie literatury? Ale chyba niedużo i to nie miało wielkiego znaczenia, mimo że możliwości językowe miał takie, że mógłby się popisywać w innych językach. Tak, może od końca. Tak. Iwaszkiewicz pisał wiersze po rosyjsku na pewnym etapie swojego życia, ale właśnie bardziej życia niż twórczości, bo język rosyjski wybierał absolutnie świadomie, dlatego że chciał te wiersze przeczytać konkretnym osobom. To było tylko i wyłącznie względy komunikacyjne. To jest bardzo ciekawe, że on był w stanie, powiedzmy, ująć tę treść, którą chciał również po rosyjsku, ale nie miał żadnych ambicji bycia rosyjskim poetą czy rywalizowania z Rosjanami wtedy, kiedy to pisał. To były czysto względy komunikacyjne, zresztą to jakoś tak jest, że on pisał całe cykle wierszy
w pewnym momencie przerywał pisanie po rosyjsku, kończył po polsku, bo już nie pokazywał tych wierszy temu, tej osobie, której wcześniej je udostępniał i tak dalej. Więc to, język rosyjski był jeszcze takim językiem wczesnej jego twórczości. Ale właśnie jeśli chodzi o wczesne rzeczy, ja może odniosę się tylko do tego wątku pesymistycznego i estetycznego. Bardzo się głęboko z panem zgadzam, że to doświadczenie estetyczne było czymś, co ratowało właściwie światopogląd Iwaszkiewicza i bardzo sytuację egzystencjalną rozjaśniało. Ale będę absolutnie polemizował z tym, że Iwaszkiewicz w pewnym momencie zgorzkniał, bo widział, że mu się różne rzeczy nie udają. Jest, no, w tym archiwum Stawiska jest, po prostu są skarby. Jest również jego pierwszy wiersz, jaki napisał w życiu, w wieku bodajże 9 lat. Jak się Państwo domyślają, szalenie pesymistyczny, ale też bardzo estetyzujący. On zresztą ten wiersz czytał na takim wykładzie o swojej poezji i pokazywał. Tutaj jest cała moja poezja w tym wierszu. Cała poetyka, nic się nie zmieniło. I naprawdę nic się nie zmieniło. Mówiąc o głębokim pesymizmie Iwaszkiewicza, miałem na myśli jego poczucie tragicznej sytuacji egzystencjalnej człowieka, jego własnej i ludzi go otaczających. Poczucie niespełnienia obietnic, które kreuje życie, które on konstatował ciągle i w swojej własnej biografii, ale też w biografiach ludzi, którzy go otaczali. On szalenie, mam wrażenie, nawet lubił to, że rzeczywistość potwierdza jego te czarne konstatacje. On chyba znał tylko jednego szczęśliwego człowieka i nie był nim on sam, tylko Artur Rubinstein, który już tutaj padł. Ale to był wyjątek. Tak, ten pesymizm Iwaszkiewicza naprawdę był od samego początku i on rzeczywiście dla niego, no, całe życie jest tragiczne. Zawsze zmierza ku końcowi, po prostu. I to samo było już dla niego takim no, stałym motywem. Nie ma żadnego właściwie opowiadania Iwaszkiewicza, które by było optymistyczne. Żadna powieść nie jest optymistyczna. Losy wszystkich bohaterów są tragiczne i zmierzają zawsze ku takiej. Natomiast życie jako życie jest stałe. I to jest ten optymizm. Że to jest właśnie coś takiego, no to jest po prostu taki, no, behawioralne takie pojmowanie, że wszystko zmierza ku śmierci, ale życie jest wieczne. I to jest, w tym optymizm Iwaszkiewicza się zamykał. Tak, i piękno. I piękno. Tragizmu a pesymizmem. Ja pesymizm rozumiałem bardziej w kategoriach psychologicznych. Przepraszam bardzo. No nie, no Stawisko nie jest willą włoską, absolutnie. Nie, i w ogóle nie ma tam żadnego elementu włoskiego. Jeżeli już to nawiązuje do klasycystycznego pałacu, bo pałacu raczej. No i jeszcze ważną rzeczą jest to, że przecież to nie Iwaszkiewicz był twórcą tego Stawiska i nie on wpłynął na to, jak Stawisko wygląda, absolutnie. Jeszcze czymś innym byłoby. Znaczy, wie pan, my to dokładnie wiemy nawet, ponieważ ten dom miał początkowo projektować zupełnie kto inny, bo miał go projektować Karol Stryjeński i podczas podróży Iwaszkiewicza w 1925 roku do Paryża spotkał się właśnie ze Stryjeńskim, który pojechał na wystawę sztuk dekoracyjnych do Paryża z tą wielką wystawą polską, tak doskonale ocenioną. No i wtedy Stryjeńskim podobno narysował nawet na serwetce w kawiarni, jak ten dom ma wyglądać. Miał to być parterowy dom
Też nie dworek, absolutnie. To miał być modernistyczny dom. No ale ponieważ Jęcki się spóźniał z realizacją projektu, a inwestor, czyli Stanisław Filip Popner, tego nie znosił, kiedy się ktokolwiek z czymkolwiek spóźniał, więc zmienił projektanta i wyszło to, co wyszło. Zresztą taką tezę też postawiła Ludwika Włodek, czyli prawnuczka Jarosława Iwaszkiewicza, że ten kształt stawiska, kształt domu w stawisku, to jest wynik kompleksów jej prapradziadka, który po prostu dążył do tych wyższych sfer. Że to już burżuazja, która dąży do bycia ziemianami, prawda? I to jest myślę, że taka bardzo prawdopodobna teza, że to jest wyraz kompleksów Stanisława Lipopa, który nie był w tych najwyższych sferach. Ale to jak się wtedy mówiło, to było grand burżuazji, takie, no, to było coś dużego, a oczywiście dwór należy rozumieć jako pewien sposób życia i funkcjonowania. I w tym sensie to jest decydujące. Architektura tu jest czynnikiem wtórnym. Organizacja przestrzeni liczy się jakby ten zespół ludzi, którzy żyją tak, a nie inaczej. I w tym sensie stawisko odtwarzało model takiego dużego ziemiańskiego dworu, czy to z kongresówki, czy z kresów, jakkolwiek to nazwać, bo ludzie, którzy widzieli, jak ono funkcjonowało w latach 60. czy 70., mieli absolutnie, ci, którzy mogli pamiętać jeszcze i pamiętali taki sposób funkcjonowania, mieli déjà vu. Znaczy to był tamten świat w jakiś przedziwny sposób funkcjonujący jeszcze, jak powiedziałem, za gierka w latach 70. W świecie, który już kompletnie był zupełnie inny. Zresztą ja wspomniałem Panny z Wilka, to tutaj tylko jedno zdanie. On miał wielkie szczęście do tego, że jego bardzo trudną w sensie takim narracyjnym, wydawałoby się do przełożenia na język filmu, przełożył Wajda. W sposób, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale kongenialny tak naprawdę. Panny z Wilka, ja nie wiem, czy można lepiej zrealizować jakieś dzieło literatury wielkie w taki sposób, w jaki zrobił to Wajda z Pannami z Wilka i Brzeziną. Właściwie niefabularne. No właśnie, o to mi chodzi, że jakby pozornie nie jest to nie jest sposób opowiadania Sienkiewicza, gdzie są sceny, cięcia, jakby poszczególne sekwencje układają się w taką wartką narrację. A w Pannach z Wilka zresztą przecież jest i Szymanowski, bo tam jest i muzyka Szymanowskiego i sam Iwaszkiewicz się pojawia, więc w tym sensie to jest też taki wielki zabytek kosmos kultury polskiej. Kosmos iwaszkiewiczowski, tak. Odrobinę ad vocem, bo z Pannami z Wilka się całkowicie zgadzam z tym, co mówisz, Darku. Natomiast nie wiem, czy Państwo widzieli, bo ja widziałem i bardzo się z tego cieszę, przedstawienie teatralne, dyplomowe ze studentami, jakie zrobiła, ojej, dziura w głowie, grała w Pannach z Wilka, zrobiła w... Słucham? Maja Komorowska, oczywiście, Maja Komorowska, która zrobiła to zupełnie inaczej niż Wajda i moim zdaniem też świetnie. To znaczy, to jest oczywiście zupełnie innego rodzaju, ale też okazuje się, że ta proza, jak właśnie kompletnie wydawałoby się afabularna, ma taki potencjał, że można z tego zrobić coś i to w dodatku na dwa różne sposoby, znaczy pikanterii, w tym sensie dodaje temu, że Komorowska najpierw gra w filmie, a następnie zrobiła coś kompletnie innego z młodymi aktorami, takimi świeżo, właściwie jeszcze w szkole, a potem świeżo po szkole. To było coś naprawdę zupełnie wyjątkowego, rzadko zdarza się moim zdaniem tak udane przedstawienie studenckie właśnie. A przed miesiącem w Teatrze Starym w Krakowie odbyła się premiera Panien z Wilka i to jest też jakieś niezwykłe, że jeszcze inaczej tę sztukę pokazano, bo powiedziałbym, że tak w sposób bliski perspektywie feministycznej, gdzie oddano głos samym pannom i Ruben jest tylko takim statystą w ich życiu. Więc okazuje się, że to jest bardzo pojemne i okazuje się, że Iwaszkiewicz chyba też świetnie rozumiał kobiety, chociaż opisał je w sposób bardzo męski. Rozmawiałyśmy kiedyś z Wajdą na temat dlaczego można Iwaszkiewicza tak dobrze filmować. I on stwierdził, że zasadniczą rzeczą jest to, że jest po prostu doskonały rysunek postaci psychologiczny. I to wystarczy jako ten
punkt wyjścia do filmu, że po prostu postaci są tak zróżnicowane i tak dobrze narysowane, że ta fabuła jest rzeczą wtórną w stosunku do, właśnie do samego rysunku postaci. No i to zresztą, jak Państwo widzą, wychodzi rzeczywiście, bo przecież nie tylko Wajda, ale jest sporo dobrych filmów z Iwaszkiewicza zrobionych. Niektóre rzeczywiście wybitne, no chociażby Stanisława Różewicza, Kościół w Skarżewie, czyli Ryś, to się filmowa wersja. No bo tam jest właśnie ten rysunek postaci. Tu nie chodzi o samodzianie się, tylko o to, co się dzieje wewnętrznie, wewnątrz człowieka tak naprawdę. Wajda jeszcze schwycił pewne takie rzeczy związane z wrażliwością iwaszkiewiczowską. To on jednak był najlepszym jego tutaj interpretatorem filmowym. Ja to zrozumiałem właśnie oglądając ten krakowski spektakl, który się kończy, tak jak Panny z Wilka, takim śniadaniem bohaterek, gdzie one rozmawiają, jedzą, śmieją się. I widać, że te kobiety istnieją w jakimś takim uniwersum, w jakimś takim, takiej chwili wiecznej i że są szczęśliwe w tym momencie. I widać, że bohater, czy właściwie kamera, Iwaszkiewicz opisując to, patrzy na nie na jakąś tajemnicę. Coś tu się dzieje takiego, co jakoś ocala ich istnienie. I Wajda to fantastycznie oddał. Tak, tak. Letejską, tak, 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 tak. Natomiast Wajda łapał takie rzeczy, które były Iwaszkiewiczowi bardzo bliskie i on patrzył bardzo podobnie, z podobną wrażliwością na nie, więc on jeszcze, i tutaj oczywiście ta scena była zupełnie taka marginalna w tym spektaklu krakowskim i zrozumiałem, że już tego się nie da zrozumieć, może będąc jakby z innego świata. Jednak Wajda mimo wszystko był trochę ze świata Iwaszkiewicza. Tak, dla mnie było bardzo ważne to, co pan profesor powiedział na temat podróży po Polsce, dlatego że mi Iwaszkiewicz parę lat temu otworzył krajobraz Polski. Otworzył krajobraz Polski właśnie tej piaskowej, piaskowo-wiślanej, nadmorskiej, nie tatrzańskiej, nie karpackiej, tak. I rzeczywiście nie znam żadnego innego pisarza, który tak uczy, który tak uczy patrzeć na ten krajobraz. I to na taki, właśnie krajobraz Polski w najbardziej niewdzięcznych elementach. I w ogóle też wydobycie piękna najbardziej właśnie takich niewdzięcznych, niejagiellońskich, tylko, i tu użyję ostrego słowa, robotniczo-chłopskich elementów polskości jest niezwykle ważny. Dla mnie to obok krajobrazu to jest może najmocniejsza rzecz w Iwaszkiewiczu. Państwo, ja nie jestem bardzo polemicznym nastrojem, ale państwo tak bardzo jednak położyli nacisk dziś wieczorem na ziemiańskość. Być może ja tak usłyszałem. Ale to w Iwaszkiewiczu jest strasznie mocne to, że jest jednym z paru głosów i chyba najmocniejszym głosem właśnie pokazującym, ale też projektującym polskość nieszlachecką. W zasadzie ja takich mocnych, ja w zasadzie takich, takiego mocnego projektu Polski, tak nieszlacheckiej nie znam. To oczywiście jakby
otwiera i też rekonfiguruje państwa rozmowę o PRL-u, bo to jest pytanie, bo to jest problem taki, co można przez Iwaszkiewicza, co koniecznie trzeba przez Iwaszkiewicza, będąc czy nie będąc konserwatystą, a moim zdaniem będąc konserwatystą, odzyskać i uzyskać z PRL-u. Wydaje mi się, że tu Iwaszkiewicz jest byłby podstawowym filtrem. No, ale to jest bardzo, jakby to w tym sensie to jest cały kosmos problemów i natomiast zadłużenie jest bardzo duże. Nie wiem, czy dać do tyłu, można? Czy do tak, państwa? To będzie ostatnie pytanie. Można? Już, tak, ostatnie pytanie. Myślę, że się państwo ożywią, bo pytanie będzie takie trochę powiedzmy, może nieoczekiwane. No ja się ze wstydem przyznaję, że twórczość Iwaszkiewicza nie jest mi znana, natomiast znane są różne plotki i z prawa, i z lewa. I w związku z tym, no, żeby nie zakłócać takiego wrażenia, jakim to był wspaniały, wrażliwy, niezwykle utalentowany człowiek, chciałabym zapytać, bo może państwo ten temat wcześniej poruszali, ja tu jestem pierwszy raz. Co spowodowało, że kandydatura Iwaszkiewicza została utrącona jako kandydata do Nagrody Nobla? Bo przecież była i Maria Dąbrowska kandydatką. O wielu sprawach się teraz dowiadujemy, a to nie jest taka wścibska, taka niezdrowa ciekawość, tylko gdyby na przykład dostał Nobla, byłby dużo bardziej sławny, znany na całym świecie. To jedno pytanie, bo pan jest specjalistą. Drugie pytanie, a raczej taki przyczynek do pana profesora, który wypowiadał się taka propona o Miłoszu, że Miłosz jednak Kraków wybrał. No ja się tu przyznam, że Andrzeja Franaszka czytałam biografię Miłosza. Wydaje mi się, że jest taka solidnie, ciekawie i tak z jakąś taką empatią opracowana, bo próbuję go zrozumieć. I on tam wspomina fragment, że Miłoszowi ta sprawa powstania i Warszawy bardzo ciążyła do końca życia. Więc to też może był taki aspekt, że on wybrał jednak Kraków, a nie Warszawę, chociaż to nie przesądza sprawy. I jeszcze jedna sprawa. Mówił pan z kolei o krzywdzie, prawda, Iwaszkiewicza. I wydaje mi się, że to jest niedobre słowo, ale jednocześnie takie mocne, że ta krzywda mu właśnie przez całe życie towarzyszyła, bo miał chorą żonę, która na pewno też w jakiś sposób wpływa na jego proces twórczy, prawda? Był wobec niej szlachetny, to jest chyba bardzo ważne. I jeszcze jedna sprawa a propos Miłosza. Franaszek pisze, że tam mogło coś między Miłoszem i tym ojcem, prawda, Iwaszkiewiczem, w cudzysłowie ojcem, jakoś tak powstać. No nie chciałabym tego tematu, że tak powiem, zgłębiać, bo żeby to nie wyszło jako plotka. Czyli to był człowiek o ogromnie skomplikowanej osobowości. A pani chciałam podziękować za to, że, bo tak, że to zwiedzał, tam zwiedzał, że języki znał. No i po prostu fantastycznie sam ten duński poznał. Właśnie czekałam na tego Andersena i Kierkegaarda, ale pani o tym powiedziała, także bardzo dziękuję. No czy on tak fantastycznie poznał, to może... No, ale poznał na tyle, na tak, tyle. Tak pokochał, tak zafascynował się twórczością obu tych właśnie sławnych Duńczyków, że przetłumaczył, to jest ważne. Tłumaczył i rozumiał, na pewno rozumiał Duński, natomiast no, tak najważniejszy to ten Nobel, no ten Nobel, dobrze poproszę. To ja się do Nobla tylko już bardzo szybko. Proszę Państwa, to chyba nie jest tak, że werdykt noblowski jest jakąś grą koterii, jest sumą jakichś nacisków, które się znoszą, wpływów i tak dalej. Iwaszkiewicz nie dostał Nobla tak, jak nie dostał tej nagrody tak, jak nie dostało wielu polskich pisarzy. Właśnie Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Zbigniew Herbert, oczywiście. I nie dlatego, że nie zasłużył, ani też nie dlatego, że coś nabroił. Po prostu dostawali inni. Tadeusz Różewicz, przepraszam, jeszcze to nazwisko musi paść. Ale chyba
Myślę też, ja w ogóle jestem głębokim zwolennikiem burzenia mitu noblowskiego wokół Iwaszkiewicza, czy mitu tego, że on pragnął tak tego Nobla, że on o niczym innym nie myślał, jak tylko o Noblu. Ja pozwoliłem sobie na taką małą złośliwość może, znalazłszy w dziennikach Szczepańskiego zapis, że Iwaszkiewicz o niczym innym nie myśli, jak tylko o Noblu. Spojrzałem, co Iwaszkiewicz pisał w tego dnia w dziennikach i on pisał o umieraniu żony. To mniej więcej jest perspektywa Szczepańskiego i perspektywa Iwaszkiewicza. To, co mógł myśleć Szczepański o Iwaszkiewiczu i to, co myślał Iwaszkiewicz naprawdę. Przy czym akurat no, ta nagroda budzi te takie niezwykłe emocje, ale też budzi emocje dlatego, że to jest jakiś dramat, może przez małe D, że ja właśnie tutaj mówiłem dzisiaj o dramatach, o pesymizmie i tak dalej, więc nie chcę, żeby to też stało się jakimś dramatem, ale no proszę Państwa, Nobel nie jest potrzebny Iwaszkiewiczowi. Nobel jest potrzebny czytelnikom na świecie, żeby poznali to dzieło. Nobel nie byłby potrzebny twórczości Różewicza. To twórczość Różewicza jest potrzebna współczesności i nie ma jej w obiegu, dlatego że nie dostał tej nagrody. Trudno, nic się nie zmieniło. Iwaszkiewicz napisał to, co napisał. Różewicz napisał to, co napisał. Herbert. Myślę, że powinniśmy tę noblowską kapliczkę, że tak powiem, trochę jakby potraktować tak racjonalnie. Znaczy, sama się zresztą zamknęła. Stryjeński nie zaprojektował stawiska, zaprojektował tylko kapliczkę, która jest brzydka. I może to jest metafora, która może tutaj jako puenta tego wątku posłużyć. I jeśli już mogę zaproponować koniec i kolejne pytania, jeśli jeszcze Państwo jakieś mają, żeby zadawać naszym gościom w kuluarach. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani Ewie Cieślak, profesorowi Gawinowi i doktorowi Romaniukowi i Państwu za obecność i zapraszam też za tydzień na spotkanie poświęcone polskim kabaretom. Dziękuję bardzo.